Chodzi bardzo. No. Hello. O ile pamiętam, sobota i niedziela to nie były totalnie moje dni. Czułam się wtedy strasznie psychicznie. Moja psychika już tak upadała. Ja nie mogę powiedzieć, że było okej, bo nie było okej. Jedyne co mogłam właśnie zrobić, to się zebrałam jeszcze, namalowałam jakiś obraz i kolejny dzień, niedziela. Po tym moim ciągłym mental breakdown stwierdziłam, że pora zrobić jakieś inne, nowe śniadanie. I były to placuszki z serka wiejskiego. Pierwszy raz robiłam i były naprawdę fajne, coś innego. A przepis akurat jest na moim Instagramie w zakładce, w wyróżnionej relacji recipes. I tam czasami wrzucam swoje właśnie przepisy. Tam one ciągle są, więc macie do nich dostęp. Ja też postaram się za niedługo uzupełnić, ale no podczas szkoły jest to ciężkie jednak, tak jak czas jest dla mnie bardzo cenny, a tego czasu praktycznie nie mam dla siebie wcale. Kocham cię, szkoło, dlatego tak bardzo kocham szkołę. I praktycznie nagrywałam wtedy tylko to, co było ładne, albo jak mi się przypomniało. Nie byłam w stanie tak z wami porozmawiać po szkole, czy coś takiego już w kolejnych dniach, bo nie miałam siły po prostu. Byłam zmęczona i nie miałam też na to po prostu chwili. Dlatego was przepraszam za to, ale już potem się zebrałam i było coraz lepiej i now I'm okay, jestem teraz dobrze. Jest ze mną teraz po prostu lepiej. A, i w niedzielę tak samo zrobiłam cynamonki. Cynamonki, ale trzy różne smaki z porzeczkowym dżemem, czekoladą i takie oryginalne cynamonki. W sumie to nie wszystkie się nazywają cynamonki, ale uznajmy, że wszystkie słodkie bułki, I don't know. Boże, przypomniał mi się taki TikTok, co widziałam, jak Vicky Gabor mówi I don't know, maybe. Nieważne, to, że nie wie, wiecie, że udaje Lexi Chaplin. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, to fajnie. I to jest przepis, który na pewno będę robiła wiele razy, ponieważ są przepyszne i bardzo lubię nagrywać jak piekę, więc koniecznie ich spróbujcie, koniecznie spróbujcie z tego przepisu, podlinkuję wam w opisie. Dlaczego poniedziałki muszą być zawsze slayowe w takim znaczeniu, że no nie, dopiero się zaczął weekend, a już jest kolejny poniedziałek, 9 godzin w szkole, no porażka, no comment, slayowe, po prostu slay, another day, another slay. Kupiłam sobie od razu moje ulubione bułki wieloziarniste, po sobocie średnie zapasy praktycznie. W sumie to chyba nie mam żadnej bułki, a tak to są świeżutkie i kupuję je rano, bo i tak kupię te same, nieważne o której godzinie, po prostu kupiłam, kiedy jest większy wybór. Kupię patelnię. Godzina 16 i skończyłam lekcję. Też miałam angielski dodatkowy i wracam już do domu.
Oh my god. Yes, you are so cute. Następny dzień, dzisiaj jest wtorek. Mam teraz okienko, ponieważ jest religia, a zaraz mam matematykę, więc w tym czasie po prostu sobie wychodzę na dwór, idę do galerii, po prostu tak się przejść. Mam dość. Wracam już do domu, jest jakoś 15 w piątek w końcu. Zrobię sobie coś do jedzenia, jadę z tatą na zakupy i potem odbieramy Kubę, ponieważ przyjeżdża na weekend z Krakowa. Jestem tak jakby jedynaczką i obiecałam... Oh my gosh, obiecałam mu, że zrobię pancake'i na nowej patelni, którą kupiłam ja, ale fajna jest, fajna. Już robiłam na niej naleśniki. Jest spoko, naprawdę. Pada śnieg. Dochodzę już do domu. Jest po 16:00, zrobiłam sobie jednego tosta z mozzarellą, pomidorkami i bazylią, keczupem i był kozacki. I tak samo zrobiłam jeszcze tosta z awokado, jajkiem i pomidorem. Teraz zrobię masę na pancake'i dla Kuby, które obiecałam, że mu zrobię, bo wiecie, mam nową patelnię. Tą patelnię kupiłam w Rossmanie na promocji z 60 zł na jakieś 40, chyba 6. Robiłam na niej naleśniki, co mówiłam, i naprawdę jest super, bo nic nie przywiera. Tamta stara była strasznie zjechana. A masę sobie zrobię teraz, żeby potem raz móc je usmażyć, bo można wcześniej ją po prostu zrobić. Jak zrobię właśnie tą, myślę, że masę, potem jadę na zakupy, a potem właśnie możliwe, że odbieramy Kubę. Jestem w sklepie i patrzę kalendarze adwentowe. Nie wiem, czy będę któryś kupować. Ten kalendarz jest zbyt drogi. Kupuję z Lind. Jest tańszy i jest na promocji. Zastanawiałam się jeszcze nad Kindera, ale chyba nie. Jednak nie kupiłam. Nie udało mi się kupić żadnego kalendarza adwentowego, a teraz jedziemy
na dworzec po kubek. Idę na peron. Pociąg przyjedzie z opóźnieniem 5-minutowym, więc sobie poczekam. Strasznie mam w ogóle suche usta. Przede mną stoi kupa ludzi. Kupa. Pewnie się na mnie dziwnie patrzą, bo nagrywam. Ale ja się tym nie przejmuję w ogóle i I don't care. Z jakiej to jest czekolady? Mlecznej. Miękka. Are you happy? Że to poszedza? Że z Nowarka. Tak? Czy ja to jest to? Nie. No to was jest tylko twoja. Da, 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 da. Are you happy? Yay. Yay. Co? Joey! Oh my god! Oh my god! Oh, so cute! Joey! Joey Macaroni. Jeżeli jesteście ciekawi, czemu jestem w kurtce, w ogóle mam tak, wielki bałagan mam za sobą, mam przyniesione mnóstwo ubrań. Nie miałam czasu, ja odkąd przyszłam do domu, jestem pierwszy raz w swoim pokoju dzisiaj. Dobra, rano jeszcze byłam, jak się szykowałam, ale przymierzam właśnie kurtkę. Jest świetna, w ogóle, no nie patrzcie na ten bałagan, przepraszam. Jest cudowna. Matko, ona jest taka zarumbista. Ona będzie modna. Ona już jest modna. Od samego początku tego filmu w ogóle chcę wam pokazać, co kupiłam w Bershce już dawno temu i w Rossmanie. Wtedy, kiedy kupowałam akurat patelnię. Tylko może zdejmę właśnie tą kurtkę. Więc właśnie pierwszą rzeczą jest ten piękny, milutki sweter, po prostu zwykły biały. Lena, what are you doing? Wypiłam dzisiaj rano kawę z maka. Power. Więc taki sweter i taki sam krój, tylko w paski. Czy go zakładać? Najpierw wam pokażę tą rzecz z Rossmana. Nie mogłam się powstrzymać. It's a croissant! Croissant? Croissant. To jest bombka w kształcie croissanta. Piękna, brokatowa i kupiłam ją. Ona kosztowała 10 zł. Ja wiem, że to jest dużo, ale szczerze wydałabym pewnie te 10 zł na jakieś... Po prostu by mi uszło. Tak? Nie, no co? Ale co chciałeś? Dobra, kupiłam tą bombkę, ponieważ jak jej wtedy bym nie kupiła, to już chyba bym jej nigdy nie kupiła. A iż ja jestem fanką croissant, musiałam. Dobra, i teraz ten drugi sweter. Bardzo lubię ubrania w paski. Ja wiem, że w kamerze wydaje się, jakby to są czarne paski, ale to są granatowe paski. I szybko przymierzę. I jeśli chodzi o rozmiar, to jest XS, a biały to jest SK. Czemu? Ponieważ tak jakoś mi lepiej... Ja nie wiem, czemu tak kupiłam. What? Hello? No, możesz powiedzieć, bo ja... Tutaj widać, że to jest granatowe. Piątek, weekendu, początek. And I have so energy. I have energy. Jest wolna to sław.
czemu Lana gada po angielsku? Szczerze, nie wiem. Wytnę. Czy mrozi? Bardzo. No. Jak? Chyba przyjechał. Miałem powiedzieć, że... Ale to do Leny, to musisz wyciąć. Co jest z moimi brwiami nie tak? To przez to, że wiecie, tak zajmowałam i ubrania w ogóle. Idę się myć. Jezu, besties! Co ja w ogóle dzisiaj odwalam? A jak się umyję, sobie zrobię pancake'i, ale bananowe. Ja mam ochotę na bananowe na nowej patelni. Jezu, tato! Tata mi zrobił plamy na suficie, pozdrawiam. Ej, guys, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja mam dobry humor po prostu, bo jest początek weekendu. Jezu, ej, moje brzydki. Jak się umyję, robimy bananowe pancake, to w ogóle będą... to jest jakiś cooking vlog normalnie, ja ciągle gotuję, bo ja po prostu po szkole, jak wracałam, nie miałam siły po prostu nagrywać i teraz jakoś się tak zebrałam, żeby z wami kontaktować. I dawno takiego syfu w pokoju nie miałam, więc będzie trzeba posprzątać, czy dzisiaj, nie wiem. To były najlepsze banana pancakes, jakie jadłam w ogóle, jakie zrobiłam w swoim życiu. Naprawdę proporcje chyba idealne. Jestem w szoku, jak to wszystko ze sobą po prostu niesamowicie smakowało. Jadłam tam płatki kokosa o smaku karmelowym, znaczy chipsy, nie wiem. Zrobiłam polewę z kakao z dodatkiem wody i słodzidła. Do tego jogurt grecki na słodko z borówkami i też dałam jeszcze banana. To było niesamowite. No i same placuszki na tej patelni, która po prostu nie... Ja troszeczkę spiekłam te pierwsze, ale już drugie były ok. Coś pięknego i niesamowitego. Mam wrażenie, jakby... Wow. Boże, naprawdę jakiś food content w dzisiejszym filmie. Przepraszam. Najdroższe ciastko, jakie kupiłam w życiu.